Cześć, z tej strony gra w zero vlog literacki. W dzisiejszej krótkiej piłce książka, myślę, na którą czekacie, no, chociaż nie wszyscy, bo tutaj chyba na inną książkę więcej osób czeka, ale to jeszcze poczekacie. W dzisiejszej krótkiej piłce książka Szczepana Twardocha pod tytułem Hołot. Czyli zapraszam na krótką recenzję, taką kilkanaście minut. Mam nadzieję, że nam to zajmie. Nie dłużej, ani nie krócej. No i żeby nie przedłużać, no co to w ogóle takiego jest, tak? Hołot, a nie chłód, jak mówią niektórzy. Hołot, to jest nazwa własna. Dobrze, moi drodzy, cała ta powieść składa się w zasadzie z dwóch narracji, to znaczy z klamry, z pewnej klamry i takiej jednej historii rozbitej na dwie części. Więc mamy tutaj pozorny przynajmniej chaos różnych planów czasowych, ale to w miarę czytania nam się to powoli zaczyna układać w jakąś sensowną całość. Ale sam początek, to co się zaczyna, co czytamy na początku, jest dość zaskakujące, bo to jest Szczepan Twardoch piszący nie jak Szczepan Twardoch. I to Szczepan Twardoch piszący o Szczepanie Twardochu. Żartuję trochę, ale to jest rzeczywiście, autor wprowadza samego siebie, tak? Ten narrator gdzieś nam się tutaj objawia z pierwszej osoby, zaczyna opowiadać o tym, jak to pojechał na Spitsbergen i co go tam spotkało. Mniejsza o to, na ile prawdziwa jest ta historia, chociaż bardzo złośliwie pod koniec książki Szczepan Twardoch mówi, że no ja nie jestem z polskiej szkoły reportażu, bo gdybym był, to bym zmyślał, a teraz to nie zmyślam, bo akurat za to szacun, bo to bardzo trafne. Natomiast no ja mu dalej nie wierzę w tę całą historię. Niech sobie będzie, że ona się wydarzyła. Nie muszę zresztą w nią wierzyć, nie mam potrzeby takiej. Jest dość ciekawa, ale na jedną rzecz zwrócę uwagę. Sposób pisania Szczepana Twardocha jest dosyć specyficzny i to był raczej od zawsze. On bardzo lubił takie długie, potoczyste zdania. Bardzo lubił, wchodząc, jakby zbliżając się jako narrator do konkretnych bohaterów, zmieniać na przykład sposób wypowiadania się, przez co całe te jego powieści były takie dość płynne. Tutaj nagle tego nie mamy. Ta pierwsza część i ta klamerka, która nam spina całą historię, jest normalna. I szczerze mówiąc, może dobrze, że Szczepan Twardoch pisze zupełnie inaczej, bo kiedy pisze tak zupełnie taką klasyczną, zwyczajną, suchą polszczyzną, to ma się wrażenie, że chyba mu to nie do końca wychodzi. To nie jest tak, że tu są jakieś błędy, nie? Ale może to też wynika z tego, że ja jestem przyzwyczajony do pisania Szczepana Twardocha i jak u niego znajduję coś takiego, no to dziwnie mi się to czyta. Tak jakby to, jakby się nie starał. Nie wiem, ale tak jak mówię, mniejsze o to, to jest tylko klamerka. No i w trakcie tej swojej podróży narrator, bohater, pisarz jednym, zostawmy to na razie, trafia na dziennik, na pewien dziennik pewnego Ślązaka, który żył no już wiele lat temu i którego losy zagnały do Rosji i jeszcze dalej. I ten dziennik stanowi największą część Hołodu. I słuchajcie, to jest pierwsza interesująca sprawa. Jakim językiem jest to pisane? Z góry ostrzegam, że to jest bardzo specyficzny język i podejrzewam, że on zaważy na ocenach tej książki w jakichś mediach społecznościowych, na blogach, vlogach i tym podobnych rzeczach. Dlatego, że Konrad, ten główny bohater, jak on tam się widuch, tak? Konrad Widuch, główny bohater Hołodu, to jest Ślązak, dla którego język polski jest takim, no nie dość, że nie pierwszym w ogóle językiem, tak? Tam chyba nawet lepiej przyznaje się, że po niemiecku jakoś lepiej mówi, ale czy może nie lepiej, ale wcześniej powiedzmy zaczął. Ale przede wszystkim, co jest istotne, że on poznawał polski jako język literacki. On zresztą, do tego jeszcze dojdę, on zresztą o tym mówi w pewnym dość ciekawym fragmencie, ale z jednej strony człowiek prosty,
posiadający szeroką wiedzę o świecie, ale bez wykształcenia takiego uniwersyteckiego zdecydowanie, a z drugiej strony człowiek, który właśnie poznał język polski jako język literacki i decyduje się w nim pisać. Więc to jest o tyle trudne w czytaniu, że z jednej strony on pisze w sposób taki bardzo pełen kolokwializmów, pełen uproszczeń, pełen jakichś takich własnych zbitek słownych, a z drugiej strony wstawia nagle konstrukcje bardzo wysmakowane. Ja jestem w stanie w to uwierzyć, ale cały czas miałem gdzieś z tyłu głowy takie wrażenie, że to trochę jest może taka nieudolność czy zbyt płytkie wejście w tę postać pisarza i taka próba tłumaczenia się przed czytelnikiem. No, czytelniku, zdarzają mi się tutaj takie konstrukcje bardzo skomplikowane, takie ładnie brzmiące, ale to dlatego, bo ja tak ten język polski poznałem z tych pięknych książek i to dużo, dużo później, tak? Więc to widzisz, czytelniku, sam widzisz, jak to się tutaj nie zgrywa, tak? Że ja tu taki prosty i tak prosto piszę, a to nagle wstawiłem coś takiego inteligentnego. Jest to logiczne wyjaśnienie, ale tak średnio je kupuję. Natomiast ja ten język załapałem już tam po iluś stronach, stwierdziłem, dobra, nie przeszkadza mi to, nie wadzi mi to bardzo, ale tak podejrzewam, że spora część odbiorców się na tej części książki odbije. Tak? Krótko o fabule. No więc ten nasz Konrad, socjalista, wyrzucony z partii, trafia do Niemiec, potem z komunistami tam się zaczyna wąchać, trafia do Rosji i jak to komunista w Rosji w czasach przedwojennych, z innego kraju trafia do gułagu. Ale myliłby się ten, kto by myślał, że to jest istota tej powieści, chociaż rzeczywiście ten pobyt w gułagu stanowi jej dość ważną część, ale ważniejsze jest co innego, bo on z tego gułagu ucieka i dociera gdzieś indziej. A gdzie, to wam nie powiem i nie zdradzę. Ale to jest chyba w tej książce z jednej strony najciekawsze, z drugiej strony też podejrzewam, że może część osób odrzucić, na przykład pan Górniak na Twitterze pisał, że to go odrzuciło. Ja to doskonale rozumiem, bo ta część syberyjska, ta część o Hołodzie, jak mówi sam tytuł, jest rzeczywiście bardzo specyficzna. Tak? Nie każdy taką tematykę jakichś tu ludów pierwotnych i tym podobnych rzeczy, no trochę już zdradziłem, i tym podobnych rzeczy będzie w stanie przełknąć. No, dla mnie to było jakby całkiem okej. Ale słuchajcie, to jest chyba najbardziej antykomunistyczne dzieło Szczepana Twardocha od czasów jego tekstów o wieszaniu Jaruzelskiego, do których się teraz nie przyznaję, bo niechęć do Rosji i do komunizmu aż zionie z tej książki. I szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę to, jakie to czasy, jakiego bohatera stworzył, to jest bardzo logiczne i bardzo sensowne. Więc myślę, że jeśli ktoś się tam zraził po jakichś wypowiedziach do Szczepana Twardocha i jest z tej takiej bardziej prawej strony barykady, to nie wiem, czy nie Hołod nie byłby taką najbardziej dla niego powieścią. Wbrew pozorom, tak? Więc tak to wygląda. Natomiast no, nie jest to oczywiście powieść prawicowa w żaden sposób. Czy jest konserwatywna? To jest dobre pytanie, ale na nie sobie na końcu spróbujemy odpowiedzieć. Nie widziałbym też jej jako powieści tutaj lewicowej, progresywnej, mimo tego, że bohaterowie się zachowują jak zachowują, no to są takie rzeczywistości, w których no, straszliwe rzeczy się tam dzieją, ale bohaterowie przekraczają swoje pewne wyobrażenia na swój temat, ale to w żaden sposób mi się tutaj nie zgrywa. Natomiast, co jest tutaj jeszcze ciekawe, gdzieś tam Szczepan Twardoch próbuje żgać tych Polaków, tak, tam im dokuczać i tak dalej, ale to są już takie bieda bajty, że ja podejrzewam, że na to się już mogą łapać tylko ludzie pokroju pana Masłonia, któremu jeden zły Polak w powieści jest w stanie sprawić, że on będzie to widział jako powieść antypolską. No to tutaj mamy bohatera, który Polaków nie lubi, który na przykład w tej kampanii, znaczy w wojnie polsko-bolszewickiej walczył
walczył po stronie bolszewików, więc tutaj on tam parę razy wspomina o strzelaniu do Polaków. No jeżeli to nie jest żart Szczepana Twardocha wobec tego mema YouTube'owego, na którym mu przypisywano strzelanie do Polaków, to ja nie wiem, ale to ewidentnie tak wygląda. No oczywiście cały czas obrona śląskości, tak, godki śląskiej, czy jak to się tam nazywa i tak dalej, to w kółko, tak. I chwilami to nawet wygląda bardzo tak, jakby to jakieś kompleksy ujawniało Twardocha, no właśnie jeżeli to jest mowa o języku polskim, bo znowu bohater nam się zaczyna tłumaczyć, no ale dobra, to jak ja jestem ten Ślązak, to czemu ja po polsku piszę? No bo polski to jest taki język dla panów i dlatego on się bardziej do pisania nie nadaje. Jakby ktoś w nim mówił, to by go można było wyśmiać, ale pisać to tylko po polsku. No i tak szczerze mówiąc, no okej. Niech będzie, ale ciężko mi to w to uwierzyć, panie Szczepanie, naprawdę. Dobra, więc tak to wygląda. Tam jakby spodziewajcie się tego, że to dokuczanie Polakom gdzieś tam się będzie pojawiało z tym, że to już jest na takim poziomie, że nawet w pokorze te rzeczy, jak tam Niemcy mówili, że Polska to państwo bardziej sezonowe, tak tutaj no bohater strzelający do Polaków i jakieś tam gadki o języku polskim, ale jest ciekawostka, jedna rzecz mnie bardzo ciekawi, bo w pewnym momencie, i to ja zawsze zwracam uwagę na takie rzeczy, które nie pasują do całej narracji. Ni stąd, ni zowąd jest historia o tym, jak główny bohater pobił jakiegoś polskiego działacza PPS-u za to, że tamten obśmiewał dialekt śląski, tak? No i za to mu wtłukł. To jest jakiś facecik w okularkach o nazwisku Krzemiński. Jak ja pamiętam Króla, i to, jak tam Szczepan Twardoch w jakich okolicznościach wsadził i obraził no, jednego z dziennikarzy. Ojejku, nazwisko mi teraz wyleciało. On tam jest jakiś Jastrzębski czy jakoś tak, no to ten z ptasim nazwiskiem. To tutaj mi się od razu też lampka zapaliła, że kto to może być ten Krzemiński? Nie wiem, szczerze mówiąc, jeśli ma ktoś z was jakiś pomysł, Krzemiński, kto to może być? Krytykujący tutaj, chyba że to ktoś z epoki, działacz PPS-u krytykujący dialekt śląski, że to w ogóle straszne, że Polacy nie powinni mówić w ten sposób, i tu główny bohater rękoma Szczepana Twardocha spuszcza mu wycisk. Jest też trochę autotematyzmu, bo tu są nawiązania do Pokory, takie bardzo oczywiste. Jeśli czytaliście Pokorę, będziecie wiedzieć, o co chodzi. Jeśli nie czytaliście, to też się pewnie domyślicie. Ale mówię, to takie, ja nawet dla mnie to bardziej sympatyczne było, szczerze mówiąc, niż jakoś mnie to miałoby rozdrażnić. Jest to ta książka, mimo wszystko, mimo tego chaosu narracyjnego, ona jest zdecydowanie bardziej spójna dla mnie niż Pokora. I to ją w moich oczach ratuje i stawia w ocenie wyżej niż Pokorę. Bo mimo tego, że tutaj te rzeczywistości się nam zmieniają, to nie mam takiego wrażenia, że tu nagle mi Szczepan Twardoch coś tam wsadził. To jednak wszystko dąży do pewnego punktu. Jednego konkretnego, który nam się potem bardzo rozrasta. Tytuł zresztą to sugeruje. I mogę trochę może narzekać, że to może jest ciut za długie, że tę część przed Hołocką może trzeba było trochę obciąć, ograniczyć, ale to nie jest za duża wada. Z drugiej strony to są cały czas te rzeczy, które mam wrażenie, że jakoś tam gryzą Szczepana Twardocha, bo to jest bardzo męska powieść, dlatego, że ona jest o mężczyznach, tam kobiety się pojawiają, postacie kobiece są nawet bardzo ciekawe, zwłaszcza jedna, muszę przyznać, ale to jest cały czas jednak takie myślenie, postrzeganie męskości, może człowieczeństwa też. Niech będzie, ale ja tam jednak widzę mężczyznę, który musi sprawdzać się, sprawdzać swoją męskość, siebie samego w bardzo trudnych, ciężkich sytuacjach, w bardzo trudnych warunkach, coraz gorszych, coraz trudniejszych, tak? I przy okazji oczywiście zadawać sobie pytanie, czy jestem człowiekiem? Zrobiłem coś złego? Ale myślę o tym, zadaję sobie pytanie, ta moralność gdzieś tam jednak we mnie siedzi.
To są ciekawe sprawy, to są bez wątpienia ciekawe sprawy. Ale wiecie, to jest to jak to szczepanowe jeżdżenie na Spitsbergen, nie? Że z dala od cywilizacji, że ja tutaj taki potężny, sprawdzę się, może jakiś niedźwiedź wyskoczy, żyję w tym to zagrożenie cały czas, nie? I to gdzieś się przebija w tych powieściach, to widać, to jest podkreślane. No, jest to ciekawe, wobec literatury współczesnej to chyba jest rzadkość. Tylko też nie wiem, czy to nie jest znowu odmieniane przez wszystkie przypadki tutaj. Ciężko powiedzieć. Więc tak już oczywiście to miejcie cały czas z tyłu głowy, że to jest bardzo wulgarnie, bardzo brutalnie, bardzo seksualnie, że tam będą gwałty, tam będzie podróż przez najczarniejsze zakamarki ludzkiej duszy. To myślę, że już Szczepan Twardoch do tego zdążył czytelnika przyzwyczaić, ale podsumowując, czy warto Hołot czytać? Jeżeli się nie obawiacie jakiegoś bardzo trudnego języka, bardzo skomplikowanego języka, jeżeli się nie boicie tego, że jakiś tu Ślązak będzie sobie robił żarty raz na 50 stron czy raz na 80 stron z polskości, to tak, to zdecydowanie. No i oczywiście, jeżeli macie ochotę na bardzo brutalny, krwawy, seksualny świat przy okazji też, to tak, to zdecydowanie warto po tę książkę sięgnąć. Natomiast czy to jest najlepsza powieść Szczepana Twardocha? Nie, moim zdaniem nie, ale powiedziałbym, że od czasów Króla rzeczywiście nie napisał nic lepszego. Ja tę książkę oceniam dużo wyżej niż Pokora, ponieważ ona jest znacznie bardziej spójna dla mnie. To jest to, czego mi brakowało w Pokorze. Tutaj to jest. Mimo tego, że Pokorę czytało mi się łatwiej, tutaj jednak się o te słowa trochę potykałem, ale wierzę, niech ci będzie, uwierzę ci, autorze, że taki był twój zamysł. A finał tej książki to mam wrażenie, że znowu jednak gdzieś tam w Szczepanie Twardochu obudził się taki chłopiec. Mały chłopiec, który pragnie ziszczenia pewnych chłopięcych marzeń. Ale więcej wam na ten temat nie powiem, żeby nie zaspoilerować. To był Graf Zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze bez pardonu.